finale. Koszalin znów pobił rekord. Tak, no cieszę się, że mogłem uczestniczyć właśnie w tym biciu rekordu i przyczyniłem się też troszeczkę, jakby gdzieś tam małą iskierkę dałem do tego rozpalenia tego ogniska całego, które właśnie dzisiaj miało miejsce na parkiecie w hali tutaj sportowej w Koszalinie. Ale taniec to też jest taka dyscyplina sportu i fajnie, że mieszkańcy Koszalina uczestniczą w takich wydarzeniach, bo krzewicie tą kulturę. Ja zawsze pamiętam Koszalin, że to jest takie miasto roztańczone, ponieważ jak byłem dzieckiem, przyjeżdżałem sam tutaj na turnieje do starej hali. Nazywacie ją podobno kurnikiem, coś takiego, tak podobno chodzi taki slang, więc zawsze mi się kojarzy Koszalin właśnie z tańcem, więc tutaj znajomi, którzy tańczą, tancerze, nauczyciele tańca, jak jest tylko możliwość, to zapraszają mnie i mogę tu przyjeżdżać i dzielić się swoją pasją. Okiem eksperta, jak mieszkańcy Koszalina dali sobie radę z dzisiejszą choreografią? Oj, ja byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem, naprawdę nie wiem, czy wcześniej się przygotowywali, ale jeżeli się nie przygotowywali, to naprawdę widziałem wiele talentów tutaj dzisiaj na parkiecie i jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem.